Dobry, dobry, tutaj duży Adrian. Słuchajcie, nagrywam kolejny wstęp, bo zleciały się wszystkie pieski, kundelki, przydupaski małego Yorka, które łykają wszystko jak tatko knurek gnojówkę, ewentualnie jak młode pelikany. Słuchajcie, dzieciaczki, widziałem jakieś komentarze, były screeny temu podobne powrzucane. Zapytajcie się swojego zrytego bohatera, małego tchórza, co takiego pisał i co takiego porobił, że ta grupka osób się na niego tak zdenerwowała, że piszą różne rzeczy. Co się odstawia z fake kont, zgrywa się na wielce bohatera, a później się kasuje komentarze lawinowo, bo się tchórzy. No dzisiaj mały wziął przykład ze starego i przepiórcze jajeczka znalazł. Przynajmniej raz zrobiłeś coś odrobinę po męsku, także mały śmieciu, jest jeszcze odrobinę nadziei, że zmądrzejesz, chociaż podejrzewam, że ty robisz to jak zwykle pod publikę, ale części dalsze będą kurwa szły tych filmów, czego ja wam tak zazdroszczę. Życzę miłego oglądania, a dzieciaki... Ścięło, bo za dużo filmów jest nagranych i pamięci brakuje, trzeba przerzucać na kartę. Co wam miałem powiedzieć? Wszystkim fajnym życzę miłego oglądania, a dzieciakom, które przychodzą od małego Jurka, niech grzecznie po prostu wymiksują się z tego, bo po co im problemy. Chcecie bronić swojego zakłamanego bożka, to sobie brońcie go u niego. Ja generalnie z dzieciakami nie mam zamiaru się szarpać. Jak mam komuś coś zrobić, to raczej tylko i wyłącznie z dorosłych. Także dzieci, że w trosce o wasze dobro. Wracajcie tam do swojego bożka i liczcie mu cztery litery, bo tutaj nie jesteście mile widziani. I zapraszam wszystkich normalnych do pooglądania, pokomentowania i pośmiania się z ludzkiej zawiści, bo czego można zawiścić dwóm cymbałom, co uważają się za bóstwa. A ściema, ściema, coś mi się jeszcze przypomniało odnośnie tych nieciekawych zagrywek, bo mały się tam spłakał bardzo o gałęzie na głowie, z których wszyscy pociskali. To chciałem ci, dzieciaczku, powiedzieć, bo oglądasz te filmy, no i tam z fake kont nieraz skakałeś do nas. Ten, co udaje twojego psyjaciela, nieraz tam przez różne osoby się do mnie dobijał, żeby zrobić właśnie materiał na ten temat. Nigdy w życiu tego nie robiłem, a ty, mały cieciu, rozumisz. Wiesz, dlaczego było to poruszone? Zapodszywanie się pod moje konta i odgrażanie się ludziom w moim imieniu. No i generalnie za tematy typu RODO i temu podobne. Ale mam nadzieję, że wezwanie odebrane i za niedługo się widzimy. Ściema, ściema, ponieważ wczoraj drugą część filmu o czego zazdroszczę Bolidubskim wrzucili mi w ograniczenie wiekowe, bo żem troszkę przeklinał. No to dzisiaj postaram się nie, nagram łagodniej i zaczniemy... Cytując słowa, w sumie to nagram to, co mówi Dziki Trener, żeby nie było. Internetowy hejter Dziki Trener. I posłuchajcie, co chłop mówi. Link macie w opisie. Jest, na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, jak jesteś osobą chociaż trochę popularną, ale bardzo popularną, niezależnie od tego, co zrobisz, czy odjebiesz coś katastrofalnie głupiego, czy zrobisz coś mądrego, jak ci biją, brawo, ale zrobiłeś, wiesz, to jest elegancko, nie? Ale jako chociaż jedna osoba napisze komentarz, który jest konstruktywną krytyką autora, to od razu jest kurwa hejterem! Hejtowanie! Coś o mnie i o Bolidubskich! I potem mamy sytuację, w których baby dodają zdjęcie w stringach z piętą dupą na Instagrama i inne, o kochana, ale masz ładną dupkę, ale super, ale ja ci daję jeden chłop, który da się ty, wiesz co, ale tak na Instagramie, to bardzo. Ty hejterze! To tak jak z Bolidubskimi, tylko że to są niby bez jajcyny. Zrobimy ścięcie i za chwilę macie od nowa. No i teraz patrzcie, Dziki Trener przewidział, bo nagrał materiał o prostytutkach, a my mamy na YouTubie agroprostytutki. To jest Dziki Trener, żeby nie było. Ktoś tutaj płacze, Adianek przyszedł, bo Bolka rozjechało auto. To jest dziewczynka, drapaczka się nazywa. No ale słuchajcie, tutaj odnośnie agroprostytucji, co Dziki ma do powiedzenia? Posłuchajcie, bo śmieszne.
sytuacja, którą ktoś tam pokazywał na Instagramie, mianowicie influencerka. Okazało się, że tą influencerkę obserwuje gość, który rozkminił, że nie wiem, czy kiedyś płacił jej za usługi, albo rozkminił po prostu, że zdjęcia są w tych samych ubraniach i w tych samych pomieszczeniach, co w anonsie towarzyskim, że laska jest prostytutką. No i ujawnił to w komentarzach. Ludzie rozkminili te zdjęcia, zaczęli ją jechać. Baba wynajęła adwokatkę, żeby walczyć, bo spotkała się z parą tej... Agroprostytutki nasze. Nasze agroprostytutki dwie z Marszczy Fredowa. Nie robcie mnie, nie biją brawa. Ja pierdolę, to Polska to jest pojebana. No. Z całej tej sytuacji z tą kobietą, jeżeli ona faktycznie jest prostytutką, jest taki, że jeżeli ktoś w komentarzu jej to pisze, ona mówi, że on jest hejter. A on po prostu mówi tak. Całkiem jak u nas. Napisz mu prawdę, on powie, że hejter i wykasuje wszystko. Ale Polska to pani hejter. Najlepsze jest to, że oni uważają, że mają hejterów, dlatego że wszyscy kurwa zazdroszczą. No pewnie. No właśnie, odnośnie zazdrości. Wojtek, ty byś nie chciał być prostytutką? Agroprostytutką. Każdy nie byśmy chcieli być prostytutką. Wiesz co? Polacy przegrali wszystkie rzeczy na mundial, ale to był hejt całej Polski, bo i kurwa zazdrości. O właśnie. Ja bym chciał przegrać każdy mecz z Nowickiej, bo ty byś nie chciał, ty nie byś chciał. Ej, Wojtek, chciałbyś przegrać wszystkie rzeczy na mundialu? No, mówiłem, Wojtek, też byś chciał przegrać wszystkie rzeczy na mundialu. A bo taki zawodnik wychodzi na przykład do klatki, ktoś mu zakłada taką dźwignię, że mu łamie rękę. No jest czego zazdrości. Ja zazdroszczę, nie wiem, jak ty nie zazdroszczę. Ej, Wojtek! Ja to im najbardziej zazdroszczę błota z podwórka. Albo nogę, czy to około 48 raz? No nie wiem, się. No Wojtek, nawet mówię, że Wojtek, wszyscy tu piszą negatywne komentarze, bo hejterzy, bo zazdroszczą. No zazdrościmy im. Komentarze niepochlebne. O. Ktoś trochę nie pomyśli autora, bo tak to ma jako hejt. Wiesz dlaczego? Żeby to móc usunąć i zablokować, bo oni sobie nie radzą, wiesz czym? Z prawdą. Z prawdą se nie radzicie. Moi drodzy, to nie może być tak, że mówię do sedna, bo się trochę rozwinąłem, rozgadałem, że jak ktoś jest tylko trochę bardziej znany, to od razu trzeba go kurwa lubić. Nie, każdy ma prawo do własnej opinii, pozytywnej albo negatywnej. Nie wszyscy cię muszą kurwa kochać, bo nie jesteś świniakiem kształcera, rozumiesz? I owszem, musimy rozróżnić konstruktywną krytykę od komentarzy, w których ludzie chcą się tylko pocisnąć. Ale jeżeli takich komentarzy są dziesiątki albo setki, to nie pierdol mi, że ty ją usuwasz, bo i blokujesz tych ludzi, bo to jest nic nie warty hejt. Musisz zauważyć jedną rzecz. Hejt jest warty dużo więcej niż myśl. Dużo więcej niż te komentarze, w których ludzie chcą cię popierać. Może to wcale nie jest hejt, tylko znak, że notorycznie dajesz czymś dupę. Szacuneczek dla dzikiego, rozwinął temat do bólu. No i zobaczcie, mamy dwóch takich celeplytów, upośledzone jednostki, krzywo patrzące na świat, starszy i młodszy. I oni będą opowiadali, że im wszystkiego zazdrościmy. No, ja to im najbardziej zazdroszczę bycia agroprostytutką. Bo za schylanie się i za reklamowanie najgłosych gówien to tego pana, co im za glosę sprzedał po tym, jak ich wystukał w Słonecko i zapłacił im ruskim kogutem, to czasami to tak kurwa kak. Po angielsku to kogut, czyli wykogutował ich w ich słoneczka i teraz ich piecze zadek, to powiedzieli, że najgorsze gówno, bo tam silnik stanął. A dlaczego stanął silnik? Będziecie mieli opowiedziane chyba później. Co prawda te materiały wcześniej nagrałem, ale tyle. No po prostu jak ktoś sobie nie radzi z własnymi emocjami, nazywa wszystkich hejterami i że mu zazdrościmy. No i teraz tak. Czego ja mógłbym zazdrościć staremu knurowi Bolidubskiemu? Inteligencji? A nie wiem, czy kurwa stary jakąś podstawówkę, czy... Nie, on chyba tą rolniczą skończył. A mały meliorant, to nawet nie wiem, czy skończył zawodówkę tą melioracyjną, czy coś. No, ja wam mówiłem. Dyplom technik-mechanik. Obroniony 3 razy na celujące. Bo z pracy dyplomowej pisemnej 6. Z obrony pracy dyplomowej też dostałem 6 i z praktycznej pracy dyplomowej też dostałem 6, 3 razy 6, czyli 3-krotnie obroniony dyplom technik-mechanik na celująco. Studia zaczęte, co prawda nie skończyłem, bo świat nie jest idealny, trzeba było pracować na życie, wyjechałem wtedy do Anglii, przerwałem, a później ktoś mnie się z rodziny przekręcił i wróciłem, ale... Czyżbym im zazdrościł inteligencji? Nie bardzo. Ja wiem. Tam stary Zezok jest taki macho, bo czasami klatę kurde wypnie. Ten groźny wzrok robi taką minę, że jedno oko patrzy na kija, a drugie w kieszeń. Bo to już mu Lechu S. nieraz pisał.
że on ma takie rozbiegane oczka, bo jednym patrzy na kieszeń, a drugą na kija. Kto wie, o co chodzi, ten wie. Pozdrawiamy tego, co patrzy jednym kaprawym oczkiem w kieszeń, drugą na wiadomo co, tego, co interesuje, tęczowa parówka. I teraz tak, no, czego mu zazdrości? Tego groźnego spojrzenia. Śmieszne. Inteligencji to już wspomina. Ja wiem, on jest tak zbudowany jak, kurde, Miss Uniwersum. Czy tam Mister? No, Mister, bo Miss to kobitka. No to powiem wam tak, na pewno zazdroszczę jemu figury. Przecież on ma taką posturę, prawdziwy macho. Typowy tucznik rozpłodowy i na pewno mu zazdroszczę. Tutaj wrzucę wam film, bo w tym miejscu Adaś mi zrobił pod koniec października, jak kosiliśmy grykę. Gdzieś się tam o coś uderzyłem i on mówi, a skąd masz tyle śniaku? Ja nie wiem. Pstryknął mi tu fotę. No i teraz stary knurze z bolącym dupskiem. Zobaczysz, czego ja ci zazdroszczę. Na pewno tego, że jesteś taki macho. Taki silny, potężnie zbudowany, tak umięśniony, że wow, jest ci czego zazdrościć. I pośmiejemy się później jeszcze z czegoś. Dobry, dobry. Tutaj duży Adrian. Największy hejter z kanału. Niedokołysane tęczowe zjeby farm. Wczoraj mi urwało, bo w tablecie braku pamięci. Na tym, że świat idealny to jest u tych dwóch zjebów, co to są wybrakowani genetycznie, a uważają się za niemalże jakichś bożków YouTube'a. Był taki film Hitler na rodziny zła. No i generalnie jak chore jednostki, takie typu jak nasz ciepły Jarek, czyli uj na kaczych łapkach, shit najgorszego sortu, dopadną się do władzy, czują się nagle wielkimi, a mają po 1,5 metra z wzrostu i są zwykłymi chujami do lania. Zobaczcie, świat nieidealny. Akurat przypadkiem nagrywałem wam jakiś film, jaki prowadziłem pod domem i słychać było taki trzask. No i zobaczcie, wyleciał ze siłownik. A ten jest. Będzie okazja, żeby je wyciągnąć, uszczelnić. To kurwa proste jak budowa cepa. Ale zawsze brakowało czasu. Kopaczkę mamy, to dźwigniemy. Filmy macie troszkę niechronologicznie, bo mi tam ten tęczowy mały Adianek, czyli clown McGregor, MK, czyli mały clown, pęknięty kondon, czyli kondon MK, mały clown Glegol, zarzucał, że nie po kolei wrzucam. Ludzie, jak ja bym wam wrzucał, kurwa, codziennie te nudy, co lecą, to byście, kurwa, poumierali jak przy filmach z Teletubbieslandu. Ja po prostu nagrywam je jak leci, a jak mam czas, to wrzucam, co tam popadnie. No i tu już wam nagrałem, że świat nieidealny, z wywrotki wypadł. Dlaczego? Wyjaśnienia są na filmie, który wleci wam pewnie później, a nagrany był kilka dni wcześniej. Wczoraj generalnie nagrałem wam ponad godzinę materiału, ale ponieważ shitowska platforma ujek w tupę, czyli ten przed tym klaun klęka na kolana i coś tam chwyta z połykiem i jemu płacą za to, to ja robię tutaj dla frajdy te filmy, nikt mi za nie płaci. Nie uprawiamy, kurwa, sportu rodzinnego czekoladowych członów z marszczy Fredowa, czyli agroprostytucji. To robię dla jaj. I po to, że mały mnie wkurwił. Po prostu żałuję tego, że fiknął do mnie. Ale co wam miałem powiedzieć? Filmy u mnie są nie po kolei. No i właśnie ta shitowska platforma wczorajszy materiał wrzucili mi w ograniczenie wiekowe, czyli 18+. A ponieważ chcę, żeby jak największa liczba osób to oglądała, no to nagrywam go jeszcze raz. Spróbuję, bo to była tak, pierwsza część już macie, oglądacie ją dzisiaj. Tą, co teraz nagrywam, to wrzucę jutro. I to, co nagrałem wczoraj, trzecią część, spróbuję wam wrzucić na Sylwestra. Jeżeli się nie uda, no to jutro nagram jeszcze raz nową. Po prostu jest coś takiego, że wrzuca się teraz film i oni mi biorą jako sprawdzanie. I to trwa ileś tam minut, w zależności od długości filmu, no i zaraz dostaję ograniczenia wiekowe. Tutaj jest zapora dla śliniaków, jakby śliniotok im się uruchomił. Adaś Zetoriczego już zabrał.
zieloną przyczepę, ale to będziecie mieli w późniejszej części materiału, bo tak jak mówię, troszkę szachownicę musieliśmy zrobić. I czego ja zazdroszczę Knurowi Bolidubskiemu? Pewnie tego, że moje sprzęty stoją pod dachem. Lubię klasyczne auta, to stara S6, C4, S6 czy tam A6, header od Gigusia i zaraz się widzimy na hali. No i zobaczcie, rano byłem nim na łące, tam naciąłem drzewa, też wam trochę filmów nagrałem, ale teraz sobie stoi w garażu, będzie świętował. Nie będzie świętował, ponieważ Adaś tam którymś razem rozpołowił go i robił nim sprzęgło, ale mamy jeszcze kurwa jedną ciekawą rzecz. Ta dźwignia coraz bardziej się wychyla do tyłu, ona powinna stać pod takim kątem, a ona jest już teraz tak, widzicie? Ściągnę ją i założę oryginalną, podejrzewam, że albo spa wypuściły, albo wuj wie co tam się dzieje, bo coraz gorzej biegi wysprzęgla. A to mi się nie podoba, tutaj prosta robota, ściągamy tylko baniak z powietrzem, odpinamy węże, uchwytów nawet nie trzeba, tą osłonę skrzyni biegów, czyli to dojście do koła zamaszystego, no i wyciągniemy to główienko, zobaczymy. Tutaj ściągnę też te zaślepki, przez które się przekłada rurę do niektórych kabin albo do tura, zobaczymy. No ale teraz tak, wracając do tego, co ja mogę marszczyfredom zazdrościć. Samochodów. Tak jak mówiłem wam, ja lubię klasyczne czołgi. To było moje marzenie. Jak zarabiałem 56 bizoniaczkiem, zawsze mi brakowało paru tysięcy. To wtedy w 2001 taki 18 kosztował, ale 2,8 benzyna. A tego mamy 3-litrowego SE. Ale no niestety, S-ka to są klasa, E to jest rodzaj paliwa. Czyli S-klasa 3-litrowa benzynka, ale niestety nie. Tu mamy 3-litrowego Turbo Tesla, bo poprzedni właściciel wyciągnął tego benzyniaka, zarzucił mu dieselka. A ten diesel gdzieś tam, kurde, na 5 gangów chodzi. Bardzo podobny silnik do tego, co mam w 124, tylko ma coś, co lubią klauny. Turbo! No i słuchajcie, czemu ja go kupiłem? Bo ja nawet nim nie byłem tak zainteresowany. Adaś mi mówi, kurwa, jedziemy po tego. I oglądaliśmy w Częstochowie kilka Mercedesów. Pod Krakowem jakiś stał, też oglądaliśmy. Ale ten mi się spodobał ze względu na blachę, bo on nie był bity. Blachy ma w idealnym stanie. Wnętrze zostawia sporo do życzenia. Kremowy. Brudny. Ale my sobie to ogarniemy, nie? Stacyjka się zepsuła, także musimy zamówić nowiutką w serwisie. Nie chcę tych zamienników za 60 zł, dlatego ma zdjętą kierkę. Ale tak wnętrze ogólnie nie najgorsze, z wyjątkiem tych brudnych foteli. Ale Adasia najlepsza funfela. Ja na nią mówiłem, że to moja córeczka, bo ona motorynką przyjeżdżała zawsze, jak myśmy kosili. Kolegi córka, ale się śmialiśmy, że to moja córcia. Bo taką córkę to bym chciał. Taka twardzielka. Motoryną przyjeżdżała. Nie jednemu mordę obiła. Ma firmę, pierze tapicerki. Także mi wypierze wszystkie trzy moje fury. Bo mam aż trzy, albo tylko trzy. Dwa Mietki i Łaudi. Czasami jeżdżę babciowozem. Tym nowszym, bo starszym jeździ Adaś. No i co? Widlaki, kombajny. Zobaczcie, wszystko pochowane. Już wam tam później nagrałem, dlaczego 56 nie stoi w tym miejscu. Ano bo brakło jednej części, ale będziecie wiedzieli jakiej. I wszystko w temacie, nie? Za chwilę się znowu widzimy. Poczekaj, ta. Zrobimy ścięcie i coś wam dogram. Dobry, dobry. Tutaj Duży. I kto? Ja Adam też. Zdróweczko. Zdróweczko. Czyje zdrowie? Anetki i wszystkich fajnych ludzi? Tak jest. Pijemy. A na kogo żygamy? Na klamów. Czyli tych, co znaczą ile? Lady Punki mniej niż zero, bo klauny znaczą mniej niż zero. Tfu, kurwa, na nich i na ich przydupasów. Ty, posłuchaj tej piosenki. To jest o starym knurze i o klaunie. Bo odnosisz na YouTubie sukces.
to nie żart. Czyli my. Zdrowie. Mniej niż zero. Ty, ja widziałem taki film, gdzie stary Zezok piał do mnie chyba i do ciebie i do wszystkich fajnych, normalnych, nie krzywo patrzących na świat, że my im zazdrościmy. Ty czego mu zazdrościmy? Ty, na pewno tego, że wszystkie maszyny mamy schowane kurwa pod dachem, tak? Tak. Jest dzisiaj godzina 13, piąteczek, ostatni piątek tego roku, tak? Jutro sylwestrujemy? Człowieku, hachocholu, to ja już tam kurwa żabkę zamówiłem dla nas na wyłączność, już im powiedziałem, że kurwa, które gatunki dla nas. Tam człowieku, kontenery stoją, trzeba przywieźć do mnie do domu, rozładować. I słuchajcie teraz tak, zobaczcie, czego ja mam staremu knurowi pozazdrościć? Tego, że moje maszyny stoją pod dachem, babciowóz też tu stoi, Adaś jeździ, bo chwilowo. Zobaczcie, Zetorici nie jest mój, ale też stoi pod dachem. Przyjęło się, prawda? Zdrowie wszystkich fajnych. No co, z Adasiem naprawiamy koło, bo dzisiaj Zetorici idzie do oddania. Moja skatowana S-Line, ale wam pokażę, czemu to jest S-ka. Ona nawet kurwa takie pierdółki ma wszystko w S-Line. Może wam za chwilę otworzę kabinę. Steroryzowana do bólu, bo 100 lat nie jeżdżona. Ale patrzcie, jak się przypatrzycie, to wszędzie są znaki, kurwa, S-Line. Gdzieś miały... Aha, na zegarach, widzicie? S-Line, S-Line. Bagałagan jest. Ale cała w S-ce. S-ka na kierownicy, kubełkowe futrole i takie tam. Ją jeszcze uruchomimy. Ten to wiadomiks. Teraz zapomniałem wam powiedzieć. My tu jeszcze mieliśmy na słupach poodnoszone. Na tym akurat nie. Ale tak, na tym wszędzie jest poziom podłogi na hali, czyli na tak zwanej u mnie stodole. Tutaj nie zaznaczałem, ale tu mamy poziom. Tu mamy poziom i tutaj mamy poziom. I teraz tak, dzisiaj w piątek wam nagrywam, ponieważ wczoraj w czwartek nagrałem sporo filmu z wyjaśnieniami. No i niestety shitowska platforma u YouTube stawiła ten film z ograniczeniami. Wiecie, ja mogę go wrzucić sobie na Batmanie, to się pośmiejecie, dorośli. Ale generalnie chodziło mi o to, żeby jak największa liczba osób usłyszała, co mamy powiedzieć. No czego ja zazdroszczę klaunom? Tego, że moje kombajny stoją pod dachem. Omówię wam później Rexa, ja się teraz śpieszę, bo zada się, musimy ogarnąć szybko Zetorka. Że Giguś stoi pod dachem, że Rexio stoi pod dachem. Jeszcze wam tylko tak na biegu pokażę, dlaczego 56 nie stoi, przez jaką pierdółkę nie stoi pod dachem. Adasiu, bo my jesteśmy w opozycji do tych kochających inaczej, czyli pierdzących tęczą pseudololników, juwduperów. Co to ponoć każdy im zazdrości tej, kurwa, tej szopy na ruskiego koguta, tego brązowo-białego, co się we żniwa zepsuł. Stały knuł to jest tak intelligentny, że od razu uznał, że się silnik zatarł. Małego zwyzywał od najgorszych. Agrodarczyńce Torbanka, człowieku, jak go zjechał, powiedział, że od tego wuja nic nie kupi, że ma na niego wyjechane. I nawet oddał mu bez używania takie radło, co się w polu nim kurwa ziemię wykręca za pomocą traktora. Rolnicy będą wiedzieli, o co chodzi. Ale nazwa to jest coś Grzesiu bez sroma, tak? A jak u nich nie ma sroma, czyli słoneczka i nie mają co zapakować, to już nieatrakcyjny temat, tak? Słuchaj Adamek, czemu my kurwa 56 nie zgarażowali? Bo Reksiu stoi w drzwiach, no, tak? Trzeba zrobić miejsce na wjazd. No właśnie, a do Reksia co mi brakło? Jednej pierdolonej podkładeczki. A jak ona się nazywa? Podkładka kulista, tak? Patrz ta człowieki. To kosztuje 30 zł. Nigdzie tego na YouTubie nie mogłem znaleźć. Taki ma kod. Ale kto mi znalazł? Obdzwoniłem kurwa pół Dolnośląskiego. I zadzwoniłem do tego sklepu. Młodzi powiedzieli, że nichuja nie ma możliwości załatwienia.
ale pojechałem do naszego stałego sklepu, gdzie myśmy się zaopatrywali wiele lat temu. W chuj lat i kurwa spora część 56 jest w ich sklepu, kurwa, tak? Czyli sklep Trzebnicy Rolniczy. Kiedyś się nazywał u pani Chmielewskiej, a dzisiaj chyba jest Szatnik, ten młody. My się z nim tam znamy prywatnie. Kurwa, zapomniałem jak masz na imię, dlatego sorry. Pozdrawiam cię. I kogo chciałem pozdrowić? Najlepszego pracownika, pana Rysia. Wziął, złapał za telefon, 20 minut trwało, mówi, słuchaj, kurwa, na pojutrze będziesz miał. To prawda, nie przyszła paczka, przyszła chyba po 2 tygodniach, ale jest. Ale 30 zł, możemy poskładać Reksia. Reksia my za damski chuj wyhaczyli, bo nie jeździł, nie? Ponoć była skrzynia rozłupana na pół, a się okazało, że poprzedni właściciel składał szczęgło, nie założył podkładki. Za 30 zł. Za 30 zł. My go, kurwa, zrobiliśmy, jeszcze raz rozebraliśmy, wymieniliśmy łożyska, przetarliśmy wszystko w szczęgło i pół drogi stanął mi, kurwa. Reksio stanął, bo ja się tam nie podniecam na punkcie maszyn i klaunów, tylko pięknych kobiet, nie? No i oczywiście sprzęt się zatrzymał, komuś naplułem, kurwa, na Audi, dobrze, że mu nie wyjebałem szyb. Później się zemścili, że mnie policja szukała, kurwa, i Patryka dojebali, nie? Kojarzysz temat? Kojarzę. Będzie film podpięty ze sprzęgłem z Zetora. To o to mnie szukali. I powiedz mi, Adaś, czy my kiedy byli w więzieniu? Ja nie. No ja też nie. Siedziałeś na dołku? A na dołku to się nie liczy. A kurwa, uwierzysz, że ja taki hakment i nigdy? A ja za mandat, bo nie zapłaciłem. No. A mnie, kurwa, chcieli zamknąć za ZUSy. Ale to tam mniejsza z tym. Wszystko zapłacone, kurwa, wyjaśnione. I teraz się pośmiejemy, kurwa, z przygłupów. Adam, czego my jeszcze im zazdrościmy? Kurwa, co im to zazdrościć, kurwa? Ty, ja mu zazdroszczę ten, urody. Czyż on jest, kurwa, brzydki jak dziki agrest? Jego kobieta to powinien ją nosić na rękach i całować, kurde, po siedzonku dzień w dzień. Za to, że w ogóle zechciała przed nim rozłożyć kopytka, nie? Tak. O tym niedokołysanym, co jest podobny do nikogo, ja wiem, do kogo jest podobny, później wam dogram. To, że jego konkubina się przed nim rozłożyła, czy tam nie przed nim, mniejsza z tym, też powinien ją nosić na rękach. Ale tą konkubinę to stary Zezok źle traktuje. I jeszcze coś wam miałem powiedzieć. A zresztą zrobimy ścięcie, ogarniemy Zetora i później będziemy się śmiali, tak? Ja muszę lecieć. Aha, ja jeszcze tylko kogoś pozdrowię. Już wiem, co miałem powiedzieć. Chciałem pozdrowić wszystkie panie. I to nie tylko te od nas, ale też te z opozycji. I pośmiać się z tych, co wolą pączki z bolcem, bo my z Adasiem lubimy te z dziurką. Komuś czym się kojarzy. Także pozdrawiamy wszystkie panie. Malutka, kocham cię i widzimy się później. Pośmiejemy się jeszcze z przygłupów falmów. No i siema, ty, Adamek! Kurwa, czego my im będziemy zazdraszczali? Tego, że dziadek królowa kiprowania kipruje? Zobaczymy, czy pożyczony Zetor też kipruje? Bo może się okaże, że to kurwa jedyne traktory na YouTubie, co kiprują podobne do 60. Ale one nie są złote turpo, nie? Nie pozostałem przed niego napędu. Cicho, kurwa, czekaj, wycinamy, Dobra, tam wycięliśmy, nikt nic nie widział. Porządne człowieki, zero hachoholu, który pomaga, zobaczcie. Nawet teraz światełka w przyczepie są. No nie może być, zobaczcie. Nie tylko kulowa kipowania. Ale i Zedurek kiperkuje. No nie wierzę. Adam! Adaś, gazuj go! Bo na YouTubie te wszystkie ze wzmocnioną pompą nie kiprują, a ten kurwa wykiprował bez łaski. No on wałka nie ma wątpliwości. On wałka nie ma wątpliwości. To siłą woli wykiprował? Wow! Podoba mi się, zakręcaj tu w kółeczko. W Zetorku fajny jest tylko ten skręt. No i jadymy, oddać zaczep, pospawamy to, oddamy. Powiedz koledze, że zaczep jak zespawamy to oddamy i z flachą, tak? Ty, on opada. To tak, pompa nie trzyma? To tak może, a chyba pompa nie trzyma. I nie musisz nawduszać tego? Nie. Adam, ty chyba jakiś czarownik jesteś. Ty tak masz. Ja do ciebie będę mówił szamanie. Mechaniki. Wszyscy się podniecają nad Kazmiszem Kaszanką, nad tym małym krasnalem, a ty taką magię tutaj robisz. Ich traktuły nie kiprują, a Zetora przecież ja palcem nie dotykał, ty przy nim robiłeś, tak? Ja tutaj
włączyć. Tylko i to działa? No niestety. No normalnie ucałowałbym cię w rękę, ale cię uścisnę po męsku dłoń. Dobra, lecisz i narka.